Dzień dobry lub dobry wieczór Państwu. Nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek specjalny raportu z frontu z wojny, która trwa w Izraelu pomiędzy Palestyną a Izraelem. A dziś w ramach odcinka specjalnego będę omawiał dla Państwa te skomplikowane zagadnienia wraz z moim redakcyjnym kolegą Kacprem Kitą. Cześć Kacprze. Cześć Michale. Witam Zanim jednak Państwa. przejdziemy do naszej rozmowy, w której poruszymy ten temat tytularny, czyli kwestię rosyjskiego zaangażowania, rosyjskiego wątku w agresji Hamasu na Izrael, zachęcam Państwa do wsparcia finansowego naszej działalności poprzez serwis Patronite pod adresem patronite.pl/nowylat. A teraz temat naszej rozmowy. Właśnie, Kacprze, pojawiają się od właściwie samego początku, czyli od soboty 7 października, tezy, analizy, informacje o rosyjskim śladzie, o tym, że Rosjanie inspirowali w jakiś sposób Hamas, że to Rosjanie najwięcej korzystają na agresji wobec Izraela. Jak byś to skomentował? Moim zdaniem podstawowym problemem tutaj jest to, że nie traktujemy tak naprawdę Hamasu i Izraela jak samodzielnych podmiotów, które prowadzą samodzielną politykę zagraniczną, chociaż przecież konflikt izraelsko-palestyński, czy jeżeli byśmy patrzyli etnicznie, no to konflikt żydowsko-arabski, chociaż oczywiście nie jest to takie proste, ciągnie się przecież od dekad i tutaj te sojusze po obu stronach się zmieniały na przestrzeni dekad. Co więcej, jak sobie popatrzymy na historię, no to przecież mamy mnóstwo wojen między tymi podmiotami, mnóstwo konfliktów. I wydaje mi się, że mamy taki problem, że często traktujemy państwa na arenie międzynarodowej w taki sposób, jakby tę arenę międzynarodową, tę rywalizację międzynarodową dało się zredukować do takiego obozu za Rosją, przeciwko Rosji. To jest troszkę taki nasz rosjocentryzm, który oczywiście wynika z tego, jakie jest położenie geopolityczne Polski, tego, że to Rosja jest dla nas tym centralnym punktem odniesienia. Tymczasem Rosja posiada od lat bardzo dobre relacje zarówno z Izraelem, jak i z Hamasem, co oczywiście po 24 lutego, po agresji rosyjskiej na Ukrainie, część osób, część podmiotów międzynarodowych, również na przykład Ukraina, liczyła, że to się zmieni. Na przykład liczono na to, że te relacje izraelsko-rosyjskie się osłabią, ale to absolutnie nie nastąpiło. Jak sobie popatrzymy na działania, ale także na deklaracje państwa izraelskiego na przestrzeni tego ostatniego roku i niecałych 8 miesięcy, no to Izrael konsekwentnie odmawia wysyłania pomocy militarnej Ukrainie. Jeżeli już, to premier Netanyahu, czy wcześniej jeszcze jako kandydat, jako lider opozycji, zwodził część zachodnich mediów, w tym również polskich, opowiadając, że tak, tak, rozważy to, przyjrzy się temu, ale oczywiste jest, że Netanyahu na przestrzeni ostatnich 30 lat, kiedy był liderem opozycji, premierem, ministrem, dominującą postacią w izraelskiej polityce, no, wielokrotnie dobijał interesów politycznych z Rosją i jest jego strategicznym celem, żeby utrzymywać dobre relacje z Rosją, a osobiście z Władimirem Putinem, no, nawet wielokrotnie na paradzie 9 maja w Dniu Zwycięstwa widzieliśmy Netanyahu w Moskwie obok takich najbardziej, powiedzmy, oczywistych sojuszników Rosji, takich jak chociażby prezydent Serbii. Netanyahu też tam brał udział razem w wstążce georgijewskiej. Do tego mamy po prostu interesy takie jak obecność Rosji w Syrii, bardzo mocna, które wpływają właśnie na to, że Izrael nie chce psuć swoich relacji z Rosją. Mamy oczywiście Żydów w Rosji, diasporę. Mamy też Żydów właśnie rosyjskiego pochodzenia w Izraelu, którzy mają w drugą stronę często prorosyjskie poglądy. I Izraelowi po prostu nie opłaca się posiadać złych relacji z Rosją z wielu powodów, także dlatego, że Izrael konsekwentnie stara się utrzymywać dobre relacje ze wszystkimi, budować czasem te relacje ze wszystkimi mocarstwami największymi na świecie, nie tylko ze Stanami Zjednoczonymi. Na przykład Izrael, mimo nacisków amerykańskich, nie odciął się nigdy od Chin. Mamy chińską inwestycję w jednym z najważniejszych portów w Izraelu.
Mamy bardzo dobre relacje Izraela z Rosją podtrzymywane na przestrzeni lat i odmowę wysyłania broni na Ukrainę ze strony Izraela. Jak sobie popatrzymy, to tak samo Izrael na przykład buduje starannie i osobiście Netanjahu dobre relacje z państwami takimi jak Brazylia, Indie. Zależy mu na tym, żeby nie opierać się tylko na Stanach Zjednoczonych, ale żeby budować relacje ze wszystkimi mocarstwami. I też musimy brać pod uwagę, że to nie jest tak, że państwa bliskowschodnie postrzegają Rosję przez pryzmat jej agresji na Ukrainę. Rosja jest krajem wcześniej jako ZSRR, który od dekad jest obecny na Bliskim Wschodzie i ma tak naprawdę dobre lub bardzo dobre, a przynajmniej poprawne relacje z każdym liczącym się podmiotem na Bliskim Wschodzie. Nie ma na Bliskim Wschodzie państwa, które byłoby wrogie Rosji. Jak sobie popatrzymy na Izrael, Turcję, Egipt, Iran, Syrię, Arabię Saudyjską, każde liczące się jakkolwiek państwo, Zjednoczone Emiraty Arabskie, ma zazwyczaj, ma, no każde ma przynajmniej poprawne, a często bardzo dobre relacje z Rosją. Oczywiście to nie znaczy, że te państwa są sojusznikami Rosji, popierają Rosję w każdej sprawie. Niemniej żadne z nich nie zachowało się tak jak państwa europejskie czy Stany Zjednoczone po agresji na Ukrainę. I się po prostu nie zamierza zachować, ponieważ z ich punktu widzenia, z punktu widzenia Izraela, i to też widać w bardzo wielu wypowiedziach izraelskich polityków na przestrzeni ostatnich lat, oni chcą, żeby wojna na Ukrainie się skończyła, ponieważ tak samo jak z naszej perspektywy patrzymy na ewentualny konflikt na Bliskim Wschodzie, który w tej chwili wybuchł. Oczywiście jeszcze nie na wielką skalę, jeśli chodzi o to, że to jest to nadal zaangażowane są tylko Izrael i Hamas. No, z naszego punktu widzenia konflikt na Bliskim Wschodzie oznacza, że uwaga Stanów Zjednoczonych odwraca się od Europy w kierunku Bliskiego Wschodu. Z punktu widzenia Izraela jest tak samo. Z ich punktu widzenia konflikt na Ukrainie to jest coś, co jest niebezpieczne, niepożądane, ponieważ osłabia zaangażowanie amerykańskie na Bliskim Wschodzie. Z ich punktu widzenia najlepsze byłoby, gdyby w tym momencie było zawieszenie broni, Ukraina oddała Rosji trochę terytorium. Nawet pojawiały się takie wypowiedzi, że przecież my też oddawaliśmy trochę terytoriów Arabom, no to oni też powinni oddać trochę terytorium i zrobić pokój, ponieważ z ich punktu widzenia, z punktu widzenia Izraela, tak byłoby po prostu najlepiej. I oczywiste jest też, że Rosja utrzymuje dobre relacje czy nawet wspiera podmioty takie jak Hamas, takie jak Syria, Bashar al-Assada, o czym ty mógłbyś, Michale, najwięcej powiedzieć, czy Islamska Republika Iranu, utrzymuje z tymi wszystkimi podmiotami nierównorzędnymi, żeby nie było złudzeń. Dobre relacje, również po to, żeby i wszystkie te ośrodki są oczywiście wrogie Izraelowi, dlatego je wymieniam po przecinku, ale oczywiście jest to forma nacisku na Izrael. I oczywiście Izrael i Rosja często są po przeciwstawnych stronach, na przykład jeśli chodzi o konflikt w Syrii. Ale to nie znaczy, że te państwa są sobie wrogie. Jakby polityka bliskowschodnia nie jest redukowalna do tego, że mamy dwa obozy, które się zwalczają. Państwa takie jak Rosja świadomie utrzymuje dobre relacje z państwami sobie wrogimi jednocześnie, na przykład z Iranem i z Izraelem. Podobnie Izrael stara się jednocześnie utrzymać dobre relacje i z Rosją, i ze Stanami Zjednoczonymi, i z Chinami, i na przykład jednocześnie w tym momencie z Ukrainą, w momencie, w którym ta Ukraina została zaatakowana, to tam wysyłać pomoc humanitarną i mówić, że przecież Izrael rozumie tutaj cierpienie i tak dalej, wobec czego wysyła pomoc humanitarną, ale pomocy militarnej nie może wysłać, nawet jeżeli nie jest to mówione wprost, ale realnie nie jest wysyłane właśnie dlatego, że byłoby to, prowadziłoby to do zaognienia w relacjach z Rosją. A jeżeli popatrzymy na podmiot słabszy po tej stronie, ten podmiot, który zaatakował, czyli Hamas, no to nie jest tak, że Hamas jest organizacją zależną od Rosji. Hamas jest organizacją, która owszem, korzysta na wsparciu, ale w pierwszej kolejności, jeżeli już to irańskim, oczywiście rosyjskim też, ale w mniejszym stopniu, ale Hamas ma swoje własne wiele powodów, o których mówiliśmy w naszych wczorajszych nagraniach, żeby zaatakować Izrael. I Hamas po prostu ma swoje własne interesy. Hamas nie potrzebuje, mówiąc wprost, nacisków rosyjskich, żeby chcieć zaatakować Izrael, ani nie potrzebuje też wsparcia rosyjskiego, żeby mieć taką możliwość, choć oczywiście takie wsparcie rosyjskie może mu
pomóc. Pojawia się też w tych dyskusjach kwestia prezydenta Zełenskiego, jego żydowskiego pochodzenia, tego, że występował w Knesecie. No, występował w Knesecie, trwało to 10 minut i było to w marcu 2022 roku, czyli ponad półtorej roku temu. Co więcej, wystąpienie Zełenskiego było dość chłodno przyjęte w samym Izraelu, wirtualnej, trwające 10 minut, ponieważ Zełenski tam porównał atak Rosji na Ukrainę do Holokaustu i to wywołało duży opór wśród polityków i komentatorów izraelskich, bo dla nich porównywanie Holokaustu do czegokolwiek jest czymś, co oni odbierają bardzo negatywnie, ponieważ Holokaust jako ta największa zbrodnia w historii świata ma być zawsze jedyna w swoim rodzaju. Również bardzo widoczne, nawet Haaretz, czyli w liberalnej gazecie krytycznej wobec rządu Netanyahu, obecnie wtedy jeszcze Netanyahu był w opozycji, a Lapid był i Bennett rządzili Izraelem, pojawił się artykuł, że no ja owszem popieram Ukrainę, rozumiem jej cierpienie i tak dalej, ale bardzo mi się nie podoba to przemówienie Zełenskiego, bo on nie powinien porównywać Holokaustu do agresji Rosji na Ukrainę. Więc naprawdę to nie jest redukowalne. Jeszcze jedna sprawa, Iran. Iran, oczywiście, że Iran ma dobre relacje z Rosją i Iran wspiera do pewnego stopnia militarnie Rosję w tym konflikcie na Ukrainie, ale to nie znaczy, że Iran jest jakimś rosyjskim wasalem. Przeciwnie, Rosja i Iran, jak patrzymy na ich historię, no to mieli bardzo różne stosunki, ale również w ostatnich latach przecież w Syrii owszem byli po tej samej stronie, ale rywalizowali na przykład o wpływy, tak? I oni rywalizują o wpływy na wielu polach i Iran nie zawsze słucha się Rosji, sam ma swoje historyczne, bardzo negatywne doświadczenia z Rosją, która przecież kilkukrotnie zajmowała część jego terytorium. I Iran przede wszystkim to nie jest państwo, które się słucha we wszystkim Rosji. Też jak popatrzymy sobie chociażby na ostatnie wydarzenia, no to nie jest takie proste, że na Bliskim Wschodzie możemy podzielić to na dwa obozy. Iran przecież dopiero co dogadał się z Arabią Saudyjską. Ta sama Arabia Saudyjska w tej chwili dogadywała się z Izraelem, a w tej chwili zostanie to prawdopodobnie zablokowane. No a jednocześnie Izrael i Iran są najgorszymi wrogami. No to jest oczywiste, że i z Arabią Saudyjską, i z Iranem ma dobre relacje Rosja. Więc tutaj to naprawdę nie jest takie proste, że możemy sobie podzielić na jeden obóz i drugi obóz, które się nawzajem zwalczają. Iran też jest po prostu zbyt dużym państwem, żeby być zależny od Rosji w porównaniu, no po prostu względem Rosji. Też na przykład rywalizuje, jeśli chodzi o eksport ropy naftowej. To tutaj można by bardzo, bardzo długo wymieniać. Także tak to pokrótce moim zdaniem wygląda z perspektywy politycznej, że tutaj no, nie ma, nie ma, jest wiele powodów, żeby Hamas zaatakował Izrael bez udziału Rosji. Hamas nie jest podporządkowany Rosji, Iran nie jest podporządkowany Rosji, a Izrael nie jest wrogiem Rosji. Nie zachowywał, gdyby na przykład Izrael, nie wiem, wysłał broń Ukrainie, to wtedy można by się spodziewać, że owszem, Rosja chciałaby Izrael za tak ukarać, ale Izrael się tak wcale nie zachowywał wobec Rosji w ostatnim czasie. Michale, teraz chciałem Ciebie zapytać jako naszego eksperta wojskowego, jak to wygląda z Twoim zdaniem, jeśli chodzi o te argumenty wojskowe, jeśli chodzi o militarne, jeśli chodzi o wsparcie ewentualne Rosji dla Hamasu i oczywiście, jeżeli byś chciał coś dopowiedzieć do tego, co ja powiedziałem z perspektywy politycznej, to oczywiście też śmiało. Tak, rzeczywiście od właściwie samego początku, bezpośrednio po ataku Hamasu na terytorium Izraela, zaczęły pojawiać się, tu mówię o polskim komentariacie, o polskich analitykach do spraw międzynarodowych, ale również analitykach do spraw militarnych, komentarze i analizy wskazujące na pośredni bądź bezpośredni udział Rosji, to jest wsparcie materiałowe, czy też nawet jakąś formę wydania polecenia Hamasowi tudzież Iranowi do przeprowadzenia takiej operacji. I zanim wskażę na te argumenty zwolenników takich tez, no to ze swojej strony chciałbym zwrócić uwagę na to, że w pierwszej kolejności w jakimkolwiek wymiarze działań doszłoby do działań korzystnych dla strony trzeciej, no to automatycznie nie oznacza, że ta strona trzecia brała udział w rozgrywce pomiędzy stroną pierwszą i drugą, która prowadziła taką rywalizację. A więc to, że Rosja w jakiejkolwiek formie korzysta na obecnych wydarzeniach w Izraelu, nie oznacza automatycznie, że je sprokurowała, czy że w jakikolwiek czynny udział brała
w przygotowaniach Hamasu do uderzenia na Izrael. To jest pierwsza kwestia, a druga jest taka, że mi to niejako przypomina te analizy, które pojawiały się wśród polskich analityków po niedawnym zamachu stanu w Nigrze, gdzie również wskazywano, że skoro Rosja w jakiejś formie na tym korzysta, to niechybnie Rosja sprowokowała puczystów do przeprowadzenia tego zamachu stanu i wszystko wskazuje na to, że za ten pucz odpowiadali Rosjanie. No to tak jak ty wskazałeś, to jest odbieranie tym lokalnym siłom, niezależnie od tego, czy to byli puczyści w Nigrze, czy jest to Hamas w Palestynie, ich sprawstwa, ich zdolności do samodzielnego podejmowania decyzji, prowadzenia działań i odnoszenia własnych sukcesów, no bo zarówno ten zamach stanu w Nigrze, jak i działania Hamasu są niewątpliwie ich sukcesami. Więc te czasy, w których te mniejsze siły potrzebowały jakiegoś większego brata do prowadzenia działań, potrzebowały jego błogosławieństwa, po prostu minęły. I może być tak, że silniejszy, w tym wypadku Izrael, odniesie porażkę, czy też klęskę w starciu z siłą, jak się wydawało, słabszą w tym wypadku Hamasem. Tu przyczyn tego jest dużo, mówiliśmy o tym w jakiejś formie wczoraj, ale to automatycznie nie oznacza tego, że tenże Hamas musiał otrzymać wsparcie ze strony Rosji już prędzej, tak jak ty wskazałeś, byłoby to wsparcie irańskie, a nie rosyjskie. Niemniej, jako że te analizy dotyczące rzekomego rosyjskiego wsparcia się pojawiły, no to wskażę na te podstawowe argumenty zwolenników tego typu tez. Po pierwsze, wskazują oni na to, że działania Hamasu były przeprowadzone w sposób kompleksowy, skoordynowany, bardzo szeroki, że mieliśmy do czynienia z uderzeniem w wielu formach, na wielu kierunkach, co niechybnie oznaczało, że Hamas musiał otrzymać wsparcie z zewnątrz, a jako że Rosja właśnie prowadzi działania na Ukrainie, to Rosja ma doświadczenie bojowe i tym samym musiała to ona właśnie udzielić wsparcia Hamasowi. No to oczywiście brzmi absurdalnie, bo to nie oznacza, że Rosja musiała takiego wsparcia udzielać. Po drugie, pojawiały się sugestie, że Palestyńczycy prowadzili działania oddziałów szturmowych piechoty. A kto prowadzi teraz takie działania szturmowe? Rosjanie na Ukrainie, więc to znowu oni musieli udzielić wsparcia Hamasowi. Jakby zapominając jednocześnie o tym, że Hamas prowadzi działania nieregularne, działania hybrydowe przeciwko Izraelowi od wielu, wielu lat. To po pierwsze, a po drugie, działania o niemalże identycznym charakterze jak te, które przeprowadził niedawno Hamas, przygotowywał i przeprowadzał w różnych formach libański Hezbollah, który udzielał niejednokrotnie wsparcia Hamasowi. I te działania, które przeprowadził Hamas ze Strefy Gazy w kierunku Izraela w sobotę i które są kontynuowane po dziś dzień, właściwie były przeniesieniem niemal jeden do jednego planu, który przygotował Hezbollah i który to Hezbollah wielokrotnie wspominał o tym, że działania będą prowadzone na terytorium Izraela, że będą do tego zastosowane tunele, że będą prowadzone działania szturmowe w kierunku pozycji izraelskich. Ponadto ci zwolennicy tezy, że to Rosjanie stoją za Hamasem, wskazują na to, że Hamas stosował drony i motolotnie, paralotnie. Jeżeli chodzi o drony, to wskazują na to, że Hamas stosuje nowinkę technologiczną w postaci komercyjnych dronów, do których przyczepiane są ładunki wybuchowe i Hamas z tych dronów zrzucał ładunki na izraelskie czołgi Merkawa MK4 i inne izraelskie pojazdy wojskowe, czy też infrastrukturę izraelską, czy izraelskich żołnierzy. A jako że Rosjanie stosują tego typu rozwiązania na Ukrainie, no to Rosjanie musieli przekazać know-how Hamasowi. To jest oczywistą bzdurą, bo działania niemalże identyczne, to znaczy wykorzystanie komercyjnych dronów i zrzucanie z nich ładunków wybuchowych, stosowane było na Bliskim Wschodzie już ponad 10 lat temu przez państwo islamskie i następnie było adoptowane przez kolejne ugrupowania na Bliskim Wschodzie. Na długo przed tym, jak Rosjanie w ogóle pomyśleli o tym, żeby zacząć korzystać z komercyjnych dronów w tym wymiarze, bo to zaczęli robić dopiero po inwazji na Ukrainę.
I to dopiero po tym, jak Ukraińcy zaczęli stosować tego typu działania, adaptując wcześniejsze rozwiązania stosowane przez choćby wspomniane państwo islamskie. Więc raczej Hamas tutaj korzystał z rozwiązań lokalnych. Zresztą to nie jest żadna kosmiczna technologia, to nie jest rocket science, żeby przyczepić do komercyjnego drona granat czy inny ładunek wybuchowy i go zrzucić. Do tego nie potrzeba naprawdę szkoleniowców ze specnazu czy FSB, czy nawet z Hezbollahu. To naprawdę nie są trudne działania i będą one i są stosowane niemalże na całym świecie. Ponadto kwestia motolotni. Tu pojawiły się analizy, że rosyjskie wojska powietrzno-desantowe szkoliły się do przeprowadzania operacji desantowych z wykorzystaniem motolotni. Podobnie szkoliły się wojska białoruskie, co oznacza, że przekazali oni Palestyńczykom, Hamasowi tego typu rozwiązania i dlatego Palestyńczycy i Hamas zdecydowali się na wykorzystanie motolotni do zaatakowania Izraela za linią frontu. Co oczywiście jest bzdurą w tym wymiarze, że to właśnie Palestyńczycy jako pierwsi stosowali motolotnie do działań przeciwko Izraelowi w 1987 roku, kiedy to również z wykorzystaniem motolotni czy paralotni przeprowadzili uderzenie na dalekim zapleczu, przekraczając granicę libańsko-izraelską, przeprowadzając zamach na izraelskie koszary. W tym zamachu zginęło 6 izraelskich żołnierzy. Później działania z wykorzystaniem motolotni, paralotni kontynuował Hamas, inne ugrupowania palestyńskie, te działania kontynuował Hezbollah, który pokazywał wiele nagrań z jednostek wyposażonych w tego typu aparaturę do przeprowadzania operacji na dalekim zapleczu. Więc to wszystko wskazuje na to, że w żadnym wypadku Hamas nie potrzebował żadnego wsparcia materiałowego, instruktażowego, wsparcia ze strony Federacji Rosyjskiej do przeprowadzenia tego typu operacji. Wreszcie pojawiają się sygnały, że bojownicy Hamasu korzystali z amerykańskiej broni, co oznacza, że dostarczyli ją im Rosjanie, którzy pozyskali tę broń na Ukrainie, a następnie różnymi kanałami przekazali ją do Palestyny. To związane jest z tym, że pojawiło się w pierwszych godzinach po ataku rzekome nagranie jakiegoś palestyńskiego dżihadysty, który dziękuje za przekazanie tej broni rządowi Ukrainy. To nagranie było po pierwsze fejkowe, po drugie z tego fejkowego nagrania wyciągnięto wnioski, że to jest rosyjska operacja specjalna mająca na celu skompromitowanie Ukrainy i tak naprawdę ta broń była przekazana przez Federację Rosyjską, a informacje, które wydaje się, że są dość wiarygodne, aczkolwiek rzeczywiście niepotwierdzone, wskazują na to, że ta amerykańska broń, która była w posiadaniu bojowników Hamasu, pochodziła z Afganistanu i została przekazana różnymi kanałami przez talibów, a nie przez Federację Rosyjską. Ale nawet jeśli byłoby tak, że te karabiny automatyczne, z których korzystali bojownicy Hamasu w trakcie działań przeciwko Izraelowi, były jednak przekazane przez Federację Rosyjską, to to nie miało większego znaczenia dla powodzenia tej operacji, bo Hamas nie ma problemu, jeżeli chodzi o uzbrojenie, o amunicję i dysponował bronią, lekką bronią piechoty na długo przed tym, gdyby taka broń rzeczywiście się pojawiła. I na wielu poprzednich nagraniach, z wielu poprzednich operacji Hamasu i innych palestyńskich ugrupowań wynikało, że oni dysponowali już bronią produkcji zarówno zachodniej, jak i rosyjskiej. I to nie oznaczało, że skoro Hamas kilka lat temu, bojownicy Hamasu dysponowali karabinami M16, to że dostarczyły im go Stany Zjednoczone, a to, że biegali z karabinami AK-47, że dostarczyła im go Federacja Rosyjska. No nie, mamy do czynienia z handlem bronią na całym świecie i różnymi kanałami tego typu uzbrojenie dostarczane jest w różne miejsca, również do organizacji zbrojnych, organizacji terrorystycznych, za jaką przez Izrael i szereg innych państw uznawany jest Hamas. A więc te wszystkie kwestie, które się podnosi w odniesieniu do rzekomego wsparcia Federacji Rosyjskiej dla Hamasu, nie trzymają się w istocie kupy. I ja rzeczywiście, gdybym miał na kogokolwiek wskazywać, kto wspierał
i wspomagał Hamas do przeprowadzenia tej operacji, to nawet niekoniecznie wskazywałbym na Iran, który rzeczywiście, któremu zależałoby na przeprowadzaniu kolejnych operacji przeciwko Izraelowi, któremu zależałoby na wzmacnianiu swojego wpływu na organizacje palestyńskie, ale dużo większe znaczenie miało wsparcie materiałowe, a przede wszystkim wsparcie w postaci know-how przekazane przez Hezbollah libański, bo to on przez dekady szkolił się do przeprowadzania tego typu działań przeciwko Izraelowi. I te działania, które podjęte były przez Hamas w ciągu ostatnich dni, jako żywo przypominają modelowy przykład działań Hezbollahu w przeszłości, więc to w tym kierunku zerkałbym, jeżeli chodzi o wsparcie dla Hamasu. Niemniej, moim zdaniem, Hamas nie potrzebował w żadnym wymiarze pchnięcia do przeprowadzenia tej operacji ze strony żadnego trzeciego gracza, niezależnie od tego, czy byłaby to Rosja, Iran, Hezbollah lub ktokolwiek inny, gdyż to Hamasowi przede wszystkim zależało na uderzeniu w Izrael i to Hamas w pierwszej kolejności korzysta z tego sukcesu, który osiągnął w ramach uderzenia na terytorium Izraela i to niezależnie od tego, z jaką odpowiedzią ze strony Izraela będzie musiał się w tym momencie liczyć, Hamas na wielu polach po prostu zyskuje od choćby tego stricte propagandowego, politycznego, co wzmacnia go zarówno w Palestynie, jak i na arabskiej ulicy i dzięki czemu będzie mógł liczyć na hojniejsze wsparcie finansowe ze strony bliskowschodnich donatorów, którzy po tak ważnym, istotnym sukcesie, po tym jak udało się Hamasowi zaskoczyć Izrael, zadać tak dotkliwe straty, ja przypomnę, że to są największe straty dzienne, jakie odniosło państwo izraelskie od początku swojego nowoczesnego istnienia. Nawet w ramach wojen z państwami arabskimi nie doszło do tak poważnych strat, jeżeli chodzi o wymiar dzienny strat po stronie cywilnej. Także z mojej strony to właściwie tyle, jeżeli chodzi o zwrócenie uwagi na te kwestie rzekomego rosyjskiego udziału w działaniach Hamasu. W moim przekonaniu są to tezy nieuprawnione, bliskie tego, aby uznać je za absurdalne. W tym momencie po prostu nie ma żadnych jasnych dowodów wskazujących na to, że rzeczywiście Rosjanie wspierali Hamas w tej operacji. Za bardzo skupiamy się na tym, kto zyskuje, a w mniejszej kolejności zadajemy sobie pytania, jak to w ogóle byłoby możliwe, jaki Rosja miałaby związek z tymi działaniami i jakie są dowody na to, że rzeczywiście tak było. Dziękujemy serdecznie Państwu za wysłuchanie kolejnego odcinka naszej rozmowy. Zachęcam oczywiście do polubienia, skomentowania tego nagrania, zasubskrybowania naszego kanału i do usłyszenia już niedługo.